Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj zabieram Was na wycieczkę na plażę. Nadarza się ku temu świetna okazja, bo ostatnio testowałam kilka zapachów marki Imaginary Authors i dwa z tych zapachów bardzo mocno kojarzą mi się z plażami. Będą to zatem dwie wycieczki, ale jakże zupełnie inne. Zapraszam Was więc do oglądania dalej. Pierwsza plaża to będzie taka zimna plaża nad zimniejszym morzem albo oceanem po szczycie sezonu. Niech to będzie zatem plaża nad Bałtykiem. Ponieważ jest po sezonie, tak więc i nastrój jest taki bardziej kontemplacyjny, nie jest już ciepło, wieje zimny wiatr, jest trochę, bym powiedziała, nawet szaro-buro nad tą plażą i nad samym morzem czy oceanem. A to oznacza, że naszą dzisiejszą wycieczkę poprowadzą perfumy Every Storm Serenade. Początek tych perfum jest mocno wetyweriowy. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam. Ten początek może przywodzić na myśl perfumy Ancre Noir, ale nie jest to wetyweria tak głęboka, tak mocna, tak drewniana i tak kadzidlana jak ta, którą mieliśmy w Ancre Noir. Ancre Noir są bardziej perfumami kadzidlanymi w swojej esencji, natomiast Every Storm a Serenade to są raczej perfumy morskie z dodatkiem wetyverii. No i właśnie po kilku minutach ta wetyveria zaczyna przechodzić coraz bardziej w zapach morski. Mam wrażenie, że ta morskość jest taka bardzo specyficzna. Ten zapach to jest zapach górnych warstw bardzo głębokiego akwenu morskiego. Te górne warstwy są takie jeszcze ocieplone słońcem, ale jednak czujemy, że jest to jakiś głęboki ocean albo morze, bo jednak gdzieś pod powierzchnią jest jakiś taki mocny chłód i taka głęboka przepastna przepaść, którą czuć w tych perfumach. Jeżeli chcielibyśmy umiejscowić całą tą scenę, to ja mam wrażenie, że w tym momencie perfumy pachną tak, jakbyśmy szli późnym popołudniem wzdłuż brzegu morza, czyli jeszcze jest nie najzimniej, jeszcze słońce świeci, ale jednak już czujemy, że zaraz zajdzie słońce i zaraz będzie, czy zrobi się, dosyć zimno. Ten akord morski jest tutaj delikatnie słony, delikatnie drewniany, ogrzany promieniami słońca, ale nie gorący, no i też taki morski, czyli zdecydowanie możemy odróżnić ten akord takiej głębokiej wody od na przykład zapachu jeziora, które jest dużo płytsze niż na przykład morze czy ocean. Podczas tego spaceru naszego wzdłuż brzegu morza słońce zaczyna zachodzić, a sama tafla morza czy oceanu robi się coraz zimniejsza. I to też mocno czuć w perfumach. Do tych perfum dochodzi nam wiatr, który jeszcze bardziej oziębia perfumy i przynosi czasami taki podmuch wetyverii gdzieś z brzegu. Spacerujemy dalej, słońce coraz bardziej zachodzi, robi się coraz zimniej, coraz ciemniej, aż w końcu tafla morza zlewa nam się w jedną plamę z kolorem nieba. Jest już całkiem ciemno, jest noc, musimy wrócić po tym spacerze do domu. Z tych dwóch zapachów, które dzisiaj przedstawię, ten jest troszkę trudniejszy do noszenia i według mnie trochę przechyla się w stronę męską, ale oczywiście żadnych przeszkód, żeby i kobiety nosiły dumnie ten zapach. To była pierwsza wizja, taka spokojna, trochę zadumana, refleksyjna wersja spaceru nad morzem. A teraz przenieśmy się do zgoła innej atmosfery, czyli wesołej imprezy gdzieś na Karaibach z dużą ilością słodkich, owocowych alkoholi, muzyką, ciepłym piaskiem, słońcem. Bo takie właśnie są drugie perfumy, czyli Falling into the Sea.
Początek tego zapachu to są bardzo kwaśne, ale jednocześnie bardzo słodkie cytrusy. Wszystko jest tak przemieszane, te cytrusy się kotłują w tym zapachu, bąbelkują, są jak taki trochę szampan cytrusowy i są bardzo, bardzo ciekawym akordem i to nie przez swoją cytrusowość, ale przez to, że ten akord trwa bardzo długo w perfumach. A jak wiemy, nie jest łatwo sprawić, żeby akord cytrusowy czy molekuły, które tworzą akord cytrusowy, utrzymywały się w jakimś zapachu aż tak długo. Tu się udaje i przez cały zapach gdzieś tam te cytrusy w różnych postaciach nam się przewijają. Kwaśność cytrusów powoli zmienia się w słodycz i w czasie tej transformacji do całości dochodzą nam owoce egzotyczne. Mam wrażenie, że całość tych perfum przypomina mi jednocześnie takie drinki z palemką, pite ze skorupki po kokosie, ale też trochę jakieś odświeżacze powietrza czy środki czystości. Jakby zostawiam to skojarzenie obok siebie, bo wkręcam się w sytuację, w której jesteśmy teraz, czyli zaczyna się impreza, jest troszkę po 12, popijamy sobie drinka na rozgrzanej, mocno rozgrzanej plaży, bo ten piasek aż parzy nasze całe ciało. W tle jest też trochę soli, która fajnie równoważy tą ogromną słodycz owoców kokosowych i w ogóle owoców egzotycznych. Czasem też mam wrażenie, że te perfumy pachną trochę jakby olejkiem do ciała, jakby kwiatem tiare, jakby takimi słodkimi kwiatami, które często znajdują się w nutach zapachowych olejków do opalania, choć nie jestem pewna, czy to nie jest po prostu takie wrażenie, które po prostu nasuwa mi się w głowie, mój mózg podpowiada takie nuty tutaj w tym momencie. W końcu impreza, na którą przyszliśmy, zaczyna się kończyć, bo i słońce powoli zaczyna zachodzić, więc bierzemy kolejnego drinka. Sadowimy się gdzieś pod palmą i tak leniwie spędzamy to popołudnie, popijając drinka, kolejnego już drinka owocowego. W tym momencie nie czuję już tych mocno bąbelkowych cytrusów, raczej całość zaczyna się coraz bardziej wygładzać w stronę takich kremowych owoców. Może i bąbelków nie ma, ale momentami czuję takie wrażenie, jakbym taką orężatkę w proszku wrzuciła wprost do gardła i na gardle bulgocze mi taka właśnie owocowa orężatka. W końcu impreza na plaży kończy się, dopijamy ostatnie drinki i obserwujemy zachód słońca, który naszą scenerię i całą plażę barwi na takie pomarańczowo-czerwono-żółte tony. Tak zresztą jak całe te perfumy, mam wrażenie, wyglądają kolorystycznie dla mnie. I tak właśnie kończymy dzień z tymi rozrywkowymi, sympatycznymi perfumami. To jest kolejny unisex, ale którym tym razem mam wrażenie, że może spodobać się bardziej kobietom, choć jeżeli potrzebujecie czegoś takiego sympatyczno-rozrywkowego, nietrudnego do noszenia, po prostu emanującego szczęściem, to każdy z Was może się na te perfumy skusić. I to tyle, jeżeli chodzi o te dwie propozycje i dwa spacery po plaży z marką Imaginary Authors. Zapraszam Was na kolejne filmy, bo na pewno będzie jeszcze przynajmniej jeden film o zapachu, który bardzo mi się spodobał, a który też jest autorstwa tej marki, więc już dziś Was zapraszam na ten odcinek, który będzie wrzucony na mój kanał w przyszłości. Na razie się z Wami żegnam. Życzę Wam z całego serca takich prawdziwych spacerów gdzieś po plaży, albo w górach, albo gdziekolwiek tylko sobie wymarzycie spędzać wakacje. Ja niestety w tym roku chyba będę musiała odpuścić wakacje, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociaż Wy odpoczniecie w tym roku od pracy i od Waszych spraw codziennych. Na razie się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!